Gaslighting, czyli manipulacja i przemoc psychiczna. Pojawia się w sytuacjach, kiedy ktoś chce Ci wmówić, że to co widzisz, słyszysz, czujesz jest nieprawdziwe, że jest w był coś nie tak. Na przykład e, niewierny partner wmawia Ci, pomimo tego, że masz dowody na zgradę, że e, się mylisz, że... Powinnaś się leczyć, powinieneś się leczyć, że idź do psychologa, że masz jakieś paranoje, że z tobą jest coś nie tak. Wmawia ci jakąś obsesję, zaburzenie psychiczne. To jest yy, mechanizm takiej manipulacji w relacjach, który stopniowo doprowadza Cię do tego, że zaczynasz wątpić w siebie, w to, co czujesz, zaczynasz tracić zaufanie do siebie. Kwestionujesz to, co myślisz, kwestionujesz to, co czujesz. I mechanizm ten jest o tyle skuteczny, że zazwyczaj pojawia się w takich huśtawkach, że te dobre i złe momenty przeplatają się ze sobą. I wtedy coraz bardziej stajesz się uwikłany w taką relację. I w takiej relacji? Trudno odejść. Tym bardziej trudno, że zaczynasz wierzyć, że to z tobą jest coś nie tak, i starasz się jeszcze bardziej utrzymać partnera przy sobie. Pamiętaj o tym, żeby w takiej sytuacji rozmawiać z ludźmi. Jeżeli czujesz, że coś się dzieje, jeżeli potrzebujesz pójść do specjalisty, obserwuj to, co czujesz, jakieś wątpienie w siebie. Kiedy czujesz poczucie winy, sprawdzaj, czy rzeczywiście masz podstawę do tego, żeby się tak czuć, bo taki toksyczny partner będzie wmawiać ci, że to jest twoja wina, że kryzysy w waszym związku wynikają z twoich odczuć i z twoich podejrzeń. Możesz prowadzić taki dziennik swoich reakcji, dziennik uczuć, w którym zapisujesz, co się dzieje. Co podejrzewasz, co czujesz, co myślisz, i jakie są reakcje Twojego partnera na Twoje obawy. Taką czerwoną flagą jest to, kiedy boisz się powiedzieć w relacji o tym, co czujesz, co myślisz, bo boisz się, jaka będzie reakcja partnera. Z toksycznego, niezdrowego dla ciebie związku można odejść, bo najważniejsze, żeby chronić siebie, chronić swoje zdrowie psychiczne.